nic nam się nie chce i... Jesteśmy postrzegani jako roszczeniowi. Niby dbamy tylko i wyłącznie o swoją wygodę. Jesteśmy non-stop przyklejeni do ekranów i co chwilę tylko scrollujemy. Cześć, jestem Bartek. Nazywam się Gabrysia. Nazywam się Kamila. Jestem Oliwia. Należę do generacji Z. Mam na imię Klara, mam 17 lat. Studiuję na kierunku mikro i nanotechnologię w biofizyce. Jestem w liceum. Właśnie skończyłam studia. Będziemy rozmawiać o stereotypach. Żeby opowiedzieć troszeczkę o moim pokoleniu wchodzącym na rynek pracy. W to życie takie zawodowe. O tym, jakie typowe są stereotypy dla generacji Z. Startując ze stereotypem jest naprawdę ciężko. Stereotyp, no to są takie utarte przeświadczenia. Jest to irytujące, że w ten sposób potem postrzegani są wszyscy młodzi ludzie. Jak najbardziej spotykam się ze stereotypami. Nie tylko doświadczam stereotypów, ale też można powiedzieć, że je produkuję. W ogóle jestem osobą, która lubi te stereotypy burzyć. Ty masz prawo być sobą, ja też mam prawo być sobą. Ocenienie książki po okładce to jest błędne przypisanie zachowań do poszczególnych grup. Dużo osób, które tak mówią, tak naprawdę nie miały jeszcze styczności z pracownikiem z tego pokolenia. Bierzemy odpowiedzialność za swoje czyny, umiemy przyznać się do błędu. Ja czuję, że to, co robię, tam, gdzie pracuję, to ma faktycznie jakiś sens. Chcemy dużo, może to wynika z pewnych ambicji. Chcemy walczyć o swoje. Nie zgodzimy się na to, co nam dadzą, tylko też czegoś mamy prawo wymagać, skoro to wypracowaliśmy. Jesteśmy pokoleniem idącym po to, czego chcemy. Dla nas ważne w tym momencie życia są nasze cele, nasze pasje, nasze potrzeby. Poczucie realizowania siebie, pracy zgodnie z moimi wartościami. Kiedy robimy coś w zgodzie z nami, to nawet często jest takie poczucie, że nie chodzę do pracy, tylko do miejsca, w którym chcę być, gdzie się rozwijam. Młodzi ludzie mają dużo empatii. Raczej myślę, że cechuje mnie pokora dużo. Żetki bardzo chcą chłonąć świat, uczyć się. Dbamy o swój interes. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że jak my o siebie nie zadbamy, to nikt inny o nas nie zadba. Jesteśmy w stanie pogodzić nasze życie prywatne z pracą, ale też, żeby te rzeczy na siebie nie nachodziły. Każda osoba zasługuje na szacunek, na zrozumienie, akceptację dokładnie tej osoby, którą jest. Mając właśnie w głowie dużo stereotypów, bardzo nas to zablokuje. Stereotypy nie działają. Są krzywdzące, generalizujące. Pozbycie się stereotypów pozwala na otwarty dialog. A w pracy powinny liczyć się moje kompetencje, a nie jakiś utarty schemat myślowy. Stereotypy nie pracują, tylko pracuje człowiek. Zgadzamy się z wami. W banku BNP Paribas stereotypy nie pracują.